Wiesz, że załapałem się na ostatni dzień promocji pizzy. Kupiłem z ten. Nie ma tutaj cen. A nie, jest z kurczakiem. Reszty za bardzo nie było. Była pizza druga za złotówkę na dwie transakcje, czyli trzeba było kupić dwie pizze na jedną transakcję, jedna była za złotówkę, potem znowu dwie pizze na jedną transakcję i wtedy już był limit. Więc tak zrobiłem, że cztery kupiłem w dwóch transakcjach. Jakieś nowe lizaki pojawiły. Go Pop. Postanowiłem sobie jednego kupić na spróbę. Kosztują 2 złote. Zobaczymy, czy warto. No i cena chipsów mnie przeraża. Czemu chipsy są takie drogie? Powinny być po 2-3 złote, a nie tyle kasy. Cena coli też. Masakra. Co tu jeszcze innego? Może nic. Przejdźmy do tego GoPopa. Wziąłem jagodowego. Dość ładnie się prezentuje. Zapach ma. Jest dość szklany. Smak nawet niezły. Do mordy się ledwo mieści. Mnie, a co dopiero dziecku. Można w zasadzie polecić. Jakby był za złotówkę. Drugi dzień już zlizuję ten cukierek. Zmniejszył się chyba już o połowę. Dalej ma ciekawy kształt. Planety. Całe szczęście nie ma gumy w środku, myślałem, że będzie. Gorzej, że już patyczek przeszkadza w zlizaniu go. Nie ma jakiegoś takiego super smaku, ale zauważywszy na to, że intensywnie go można lizać, to nawet się opłaca, bo czupa czupca to zaraz wciągniesz, jakaś szybko rozpuści. I ten to się rozpuszcza i rozpuszcza. Tak jakbyś cztery czupa czupsy zjadł.